Wskaźnik fluktuacji kadr na poziomie około 9% był głównym powodem przeprowadzenia przez nich kontroli funkcjonowania służby cywilnej. Kontrola wykazała, że pracownicy odchodzą ze względu na niskie płace i preferowanie przez kontrolowane urzędy niestabilnych form zatrudnienia. Wysoka rotacja kadr wyższego szczebla i mała liczba kandydatów do Korpusu Służby Cywilnej sprawiają, że brakuje ciągłości zatrudnienia, a problemy kadrowe narastają. Tymczasem Rada Ministrów obniżyła limit mianowań w służbie cywilnej. Sytuację mogłaby poprawić wdrożenie odpowiedniej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, jednak szef służby cywilnej takiego dokumentu jeszcze nie przygotował.